Ruszają zimowe igrzyska olimpijskie Pjongczang 2018, których oficjalnym nadawcą jest Eurosport. Eurosport zaprasza do oglądania sportowych zmagań i kibicowania, rozdając nagrody, m.in. koszulki, polary, gadżety z logo. Konkursy Eurosport w telewizji Dami od poniedziałku do piątku po serwisie informacyjnym. Oglądaj i baw się razem z nami. Tegoroczny Zoom to taka mnogość ciekawych propozycji programowych, że warto zarezerwować czas, aby nie przegapić wielu interesujących pozycji. Dwa koncerty, 14 projekcji specjalnych, 8 spotkań z twórcami, 130 filmów konkursowych, 2 wystawy, 2 debaty, 2 projekcje kina niemego z muzyką na żywo. A wśród gwiazd Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Jakub Gierszał, Grażyna Błęcka-Kolska, Bodo Cox i Joanna Kos-Krause. Gościem festiwalu będzie również Tomasz Raczek. Na tym festiwalu po prostu trzeba być! Joś Abo to podróż przez 3 miasta i 3 teatry. Zapraszamy do wspólnej podróży Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze i teatrów partnerskich z Citał i Liberca. Joś Abo to spotkanie z musicalem, komedią, tragedią, koncertem oraz operą. A wszystko to dostępne w ramach jednego abonamentu. Uniknęła niebezpieczeństwa na przejeździe kolejowym. Tak jakby, nie wiem, ktoś zapomniał, że ma jeszcze jakiś jeden pociąg za chwilę jechać. Chyra i Gierszał spotkali się z mieszkańcami Jeleniej Góry. W kategoriach tego festiwalu to są takie role, które mówią o pewnych małych zbliżeniach. Gąska śmieszy i przeraża. Zaczyna się wielką bombą. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 22 lutego, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Pociąg przejechał, rogatki się otworzyły, auta zaczęły przejeżdżać, po czym rogatki ponownie się zamknęły w momencie, kiedy przez przejazd przy jeleniogórskim lotnisku przejeżdżała jedna z mieszkanek. Do naszej redakcji zgłosiła się pani Agata Niemiec, która na przejeździe kolejowym przy jeleniogórskim lotnisku uniknęła niebezpieczeństwa. Po tym jak rogatki się podniosły, pani Agata wjeżdżała na tory jako czwarta, zupełnie nie spodziewając się tego, co się za chwilę wydarzy. Podjechałam pod tutaj przejazd, był zamknięty. Stały samochody przede mną. Gdy światła się zapaliły, rogatki się podniosły, wszyscy pomału ruszyli. Gdy ja wjechałam na tory, rogatki w tym momencie się opuściły. Tak jakby, nie wiem, ktoś zapomniał, że ma jeszcze jakiś jeden pociąg za chwilę jechać. Czy tego typu sytuacje często mają miejsce i co mogło być tego przyczyną? O to pytaliśmy rzecznika prasowego PKP PLK Mirosława Siemieńca. Jeżeli pociąg przejechał, wówczas dróżnik przejazdowy, czy osoba obsługująca przejazd, bo może być to też dyżurny ruchu, podnosi rogatki. W momencie, kiedy otrzymuje sygnał, że nadjeżdża kolejny pociąg, musi przygotować, czyli zabezpieczyć odpowiedni przejazd. Wiemy z doświadczenia, że kolejka samochodów jest bardzo natarczywa i jeżeli nie będzie jednoznacznych sygnałów o tym, że przejazd jest zamykany, nadal kierowcy będą wjeżdżać na przejazd. To było kilka sekund, wiadomo, byłam w wielkiej konsternacji, nie wiedziałam, co mam robić i tak bardzo gwałtownie dodałam gazu i w ostatnim momencie wyjechałam z tych torów. Możemy tylko mówić o sytuacjach, które widzimy. Ten przejazd kolejowy nie jest monitorowany, ale w przyszłości ma się to zmienić. W przyszłym roku
roku w ramach kolejnych prac związanych z modernizacją przejazdów kolejowo-drogowych planujemy również ten przejazd modernizować. Wówczas na przejeździe będzie też zamontowany monitoring i każda sytuacja, która będzie sytuacją do ponownego przejrzenia czy do zinterpretowania, będzie dostępna w monitoringu. To nie zmienia faktu, że uraz i obawa przed wjazdem na tory pozostała. Jechać mógł na przykład jechać pociąg, no i wiadomo, jakby to się skończyło. Przez kilka ostatnich lat MPGK odpowiadało za wywóz nieczystości z około 60% terytorium Jeleniej Góry. Od lutego ponownie zajmuje się sprzątaniem całego miasta. W związku z tym nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru odpadów. W związku z przejęciem od CIMECO obowiązków od lutego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wprowadziło nowy harmonogram wywozu nieczystości. W większości miejsc odbywa się on od godziny 6 do 14. Jednak na niektórych ulicach wywożenie śmieci rozpoczyna się po godzinie 4 rano. Mieszkańcy pytają, dlaczego tak wcześnie. Są takie ulice w centrum miasta, w ścisłym centrum, gdzie zaczyna się odbiór już o godzinie 4. No nie da się inaczej. Niektórzy jeleniogórzanie się pytają, dlaczego tak wcześnie zaczynamy. Później po prostu centrum jest zastawione samochodami, jest utrudniony dojazd do kubłów. Codziennie rano na teren Jeleniej Góry rusza 16 samochodów odbierających nieczystości. Zmieszane odpady, segregowane i wielkie gabaryty. 16 dużych samochodów, w tym 3 takie trzykomorowe samochody, tyle wystarcza. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej www.mpgk.jgora.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przypomina również stare lodówki, telewizory czy zużyty sprzęt elektroniczny. Przyjmowany jest w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wolności. Również w soboty jest to usługa bezpłatna. Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Śliczna jesteś, laleczko. Pomiędzy słowami. To tytuły filmów, które wczoraj wyświetlane były w kinie LOT w ramach 21. Festiwalu ZOM Zbliżenia. Widzowie po projekcjach mieli okazję porozmawiać m.in. z Jakubem Gierszałem i Andrzejem Chyrą. 21 lutego wszyscy fani naszego regionu mogli obejrzeć unikalny film, który powstał z fragmentów filmów archiwalnych zrealizowanych po polskiej i czeskiej stronie granicy pod tytułem Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Jedyna okazja, żeby po prostu pójść na film, prawda? I to jeszcze taki archiwalny. Chcemy zobaczyć, jak wyglądały te nasze miejsca kiedyś, 100 lat temu. Byłyśmy zachwycone wczorajszym tematem. Mamy nadzieję, że dzisiaj takie wspomnieniowe będzie dla nas też bardzo miłym przeżyciem. Mało, jeszcze przede wszystkim chodzi o to, że będzie muzyka na żywo. W filmie pokazane zostały charakterystyczne miejsca z naszego regionu. Wybitni ludzie, turystyka, rekreacja oraz życie codzienne. Była to projekcja Niema z muzyką na żywo. To nie wszystko. Wieczorem 21 lutego wyświetlany był również film Pomiędzy słowami z Jakubem Gierszałem i Andrzejem Chyrą w rolach głównych. Cześć. W kategoriach tego festiwalu to są takie role, które mówią o pewnych małych zbliżeniach ludzi przynajmniej. Jeśli mowa jest o zbliżeniach, widzowie bliżej mogli poznać aktorów podczas spotkania po projekcji filmu Pomiędzy słowami. Sama planuję kiedyś iść w tą stronę, więc bardzo mnie interesuje. Chciałabym posłuchać, co mam do powiedzenia. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda ze strony aktorów już takich profesjonalnych. Bardzo cenię Kubę Gierszała za jego wszystkie role. Uważam, że ma wielki talent aktorski, a jestem wielkim fanem jego filmów wszystkich. Oczywiście najlepszy. Rozumiem jakby taką chęć poszukiwania w kimś jakiegoś takiego oparcia, czy moja droga, którą idę, czy ktoś podziela, ma podobne myśli jak ja mam, dotyczące świata, życia, przyszłości. I sam jakby mnóstwo też ludzi słuchałem i czytałem wywiady i wzorowałem się, że tak powiem, na postępowaniach ludzi nie tylko z świata filmu, więc rozumiem jakby taką potrzebę. Festiwal jest doskonałą platformą do wymiany poglądów oraz nawiązywania kontaktów.
I zawsze jest tak, że jakiś aktor młody, zaczynający swoją karierę, może nawiązać akurat ten odpowiedni kontakt. No to nie wiadomo, gdzie to się wydarzy. To się nie musi wydarzać na Berlinale, która teraz równolegle się toczy w Berlinie. To się może wydarzyć, czy zacząć na takim festiwalu jak tutaj. Jutro rano w kinie LOT wyświetlane będą filmy w ramach konkursów, a o 16.30 będzie można zobaczyć Wspomnienie lata, a kolejno Afonie i pszczoły. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.zoomfestival.pl. Gąska, napisana przez Mikołaja Koladę, wystawiana będzie na początku marca na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To sztuka, w której odnajdziemy cytaty z dramatów Czechowa i liczne do nich odniesienia z tytułem na czele. Gąska to historia artystów żyjących w Dechowsku, miejscu bez większych perspektyw. Aktorzy grający w tamtejszym teatrze, zamiast piąć się po szczeblach kariery, walczą o szczęście osobiste. Reżyser Gąski Piotr Bogusław Jędrzejczak rolę głównej bohaterki Ały powierzył Magdalenie Kępińskiej. Ała, postać, którą gram, walczy do upadłego swoje małżeństwo i jakby nie ma dla niej problemu, że mąż kocha inną, że właśnie od niej odchodzi. Jest gotowa zrobić wszystko, żeby to małżeństwo obronić. Lawinę zdarzeń wyzwala młoda aktorka, która trafia do zespołu teatralnego w Dechowsku. W tej roli zobaczyć będziemy mogli Annę Ludwicką-Manię. Zaczyna się wielką bombą, a więc wtargnięciem głównej bohaterki na scenę, do mieszkania Gąski i następuje pewna próba sił. Gąska śmieszy, ale także przeraża. Rzeczywiście, to są tematy, no można powiedzieć, że dla ludzi dorosłych, dlatego że pozornie jest to lekka komedia czy farsa, ale to tak jak w najlepszej rosyjskiej tradycji, to znaczy jest i śmieszno i straszno, czy też tak śmiesznie, że aż strasznie. Na scenie oprócz Magdaleny Kępińskiej i Anny Ludwickiej-Mani zobaczyć będziemy mogli także Elwirę Hamerską-Skurecką, Andrzeja Kępińskiego, Roberta Manię oraz Jacka Paruszyńskiego. To jest o nas, o ludziach sceny, o aktorach prowincjonalnych, aczkolwiek wiemy, że prowincja jest w nas, a nie w tym, gdzie się znajdujemy. Więc o tym jest ta sztuka, o tęsknotach, marzeniach, o tym, co chcieliśmy osiągnąć w życiu, czego nam się nie udało, o tym, że jesteśmy ludźmi, a nie aktorami, których się tylko postrzega i wyłącznie na scenie, bo są aktorzy, ale jesteśmy ludźmi. Mamy tak samo miłości, tak samo jesteśmy zdradzani, tak samo pragniemy kogoś kochać. Niczym to się nie różni, po prostu czasem łatwiej nam te emocje wyrazić niż innym. I to może, no może jest taka różnica, natomiast myślę, że zdradzonych kobiet jest ogromnie dużo i myślę, że fajnie było, gdyby mogły się w tej Ałuje przejrzeć. Co łączy wszystkich ludzi? No, łączą tęsknoty, marzenia, miłość, ból, cierpienie, radość, wszystko to. I wszystko to ma również miejsce tutaj w naszym teatrze. Nie chcę za dużo zdradzać, żeby też widzowie byli zaintrygowani tym, co się wydarzy na scenie. Premiera odbędzie się 3 marca w kinie Grand. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę, życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia. W konkursie do wygrania mamy gadżety od Eurosportu. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie, który ze skoczków z naszej reprezentacji na tegorocznych igrzyskach jest najmłodszy. Na prawidłową odpowiedź czekamy jutro w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu.
Złoto wszystko jest? Kochani, w Lubinie, 23 lutego, hala RCS, Sławomir, największe przeboje rock polo, zespół Trzymamy się zapały na żywo i wy, tańczący, śpiewający ze Sławomirem. Cześć, to Sławomir. Miłość, miłość w Zakopane, polewamy się szampanem, rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzone jak motocykl.